Dzisiaj gościmy na planie filmowym w Tkaczewskiej Górze, a obok mnie siedzi pan Andrzej Chyra, aktor oraz reżyser filmowy. Dzień dobry. Może zacznijmy od początku. Jak zaczęła się pana przygoda z aktorstwem? Przygoda z aktorstwem, to jest rzeczywiście przygoda. Po pierwsze, to znaczy to jest taka przygoda, która jak to przygody nie zawsze jest łatwa, nie? Czasem przygody są trudne też, ale w jakimś sensie pasjonująca. A zaczęła się, właściwie bardzo, ja się tak długo nawet przed sobą nie do końca przyznawałem, że to zrobię, że będę zdawał do szkoły teatralnej, ale no w czwartej klasie już sprawa musiała wypłynąć. Wypłynęła i a kiedy o tym myślałem w ogóle, nie wiem, być może jak robiąc przedstawienie w pierwszej klasie w szkole podstawowej jakieś kukiełkowe, albo w przedszkolu jak z pamięci, udając, że czytam, recytowałem Stefka Burczy Muchy. Więc a później gdzieś tak wszystko zaczęło wskakiwać, to tak jakby się działo się tak jakby się trochę miało dziać. Oczywiście ja musiałem włożyć w to jakiś, no ale i... A ponieważ zacząłem tak naprawdę, co może jest mało wyobrażalne, tak naprawdę swoją karierę, nazwijmy to filmową, mając 35 lat, czyli minęło od studiów ze 12-13, i zanim zacząłem grać, więc to się bardzo tak późno zaczęło realizować. Jak zareagowało pańskie otoczenie po pierwszej roli filmowej, którą pan odegrał? No myślę, że tak jak sobie wyobrażamy, nie? Czyli nagle wszystkie oczy rzeczywiście przez moment były skierowane na mnie, jak dostałem nagrodę w Gdyni. Jakby ludzie no, po prostu jakby odkrywali mnie na nowo, nie? To znaczy jakby coś może słyszeli, coś może, ale nie. Więc myślę, że to było dobre wejście takie do zapamiętania. Czy to prawda, że najlepszą swoją rolę odegrał pan w filmie Dług? A to jest chyba... nie do mnie pytanie, ale jest rzeczywiście w tej roli coś szczególnego. W tym sensie, że ja tam jak przede wszystkim spróbowałem zagrać jakby trochę inaczej niż uczyłem się w szkole, co zapamiętałem, miałem wybitnych pedagogów i trochę człowiek ma taką tendencję do naśladowania, nie? Do jakby stosowania tych samych myków. I ja w pewnym momencie zrozumiałem, że to jest jakby nie tędy droga, ponieważ moja droga musi być moja. To znaczy wtedy, kiedy ja z siebie stworzę i stworzę swój świat, nie oglądając się na... I też oglądając bardzo dużo w tym czasie, powiedzmy tak powiem skrótowo, amerykańskich filmów i zastanawiając się trochę nad tym, zwłaszcza, że po drodze jeszcze skończyłem reżyserię, doszedłem do jakby pewnych wniosków i pewnych takich jakiejś takiej świadomości, ekspresji potrzebnej w filmie i tego, ile trzeba, ile warto pokazywać. Która nagroda filmowa przyniosła panu najwięcej radości? Najwięcej radości, no nie będę owijał, ale chyba tak, rzeczywiście ta pierwsza właśnie za Dług w Gdyni. Bo też była taka zaskakująca, ponieważ robiliśmy ten film, no może Robert Gonera był tam trochę znany, no Krzysztof jako reżyser Krause, wiadomo, ale jakby czułem się naprawdę tak doceniony, że to myślenie o nagrodzie nie było jakby takim, jak przyszło. No oczywiście nie dawałem takiej myśli dojść do głosu. To było gdzieś naturalne, ale naprawdę aż jestem zaskoczony teraz, jak o tym myślę, że byłem kompletnie nie miałem napięcia w związku z nagrodą. Jakby wszystko się działo tak, jakby było trochę napisane w scenariuszu, nie? A jakby to było życie i że w gruncie rzeczy było coś, to pierwsze, tak. Zdarzają się chwile słabości, w których zrezygnowałby pan z bycia aktorem?
Nie, szczerze mówiąc, tutaj w tej materii ja to bardzo trzeźwo traktuję. Muszę dawać wciąż żywe emocje tym oglądającym, nie? Muszę być muszę być jakoś współczesny, żeby to było jakby czytelne. I żeby, no i oczywiście to, co jest taką największą wartością chyba dla artysty, chociaż nawet się o tym nie mówi, to wydaje się banalne, ale myślę, że zawsze to jest jakimś miernikiem tego, co się zrobiło, to jest taki przez chwilę zachwyt. Nie, coś takiego, jak coś takiego przeżywamy, to my się świetnie czujemy, a jak artysta widzi, jak to jest odbierane, nie czuje, to też jest fajnie. Myślę, że ten właśnie zachwyt jest... Niekoniecznie bardzo pamiętam już w taki sposób, ale o tym warto pamiętać. Jak to się stało, że dołączył Pan do tego projektu? Często występuje Pan w filmach studentów? Występuję nie tak często, ale czasem już tam na tej przestrzeni, jeszcze w co najmniej 10 zagrałem pewnie. A tutaj coś było ciekawego w scenariuszu, ale też było dla mnie ważne, że Jacek Belek tutaj jakby tą główną rolę, bo nie miałem szansy z nim pracować, więc wtedy jak gdyby w takich projektach jest na przykład ważne towarzystwo, nie? Bo wtedy my możemy jakby coś sobie zrobić jeszcze na pewno. No właśnie to, że siedzimy teraz pod lipą, to jest naprawdę wystarczająco dużo powodów. Jakie rady ma Pan dla osób chcących zostać aktorami? No to jest postawić dużo na swoją intuicję, ale jeżeli się da, to skorzystać z rady może takiej kogoś dobrego. Jak ma się taką szansę. Ale być przede wszystkim oddany jakby swojej intuicji i właśnie chodzi o to, i na koniec trzeba się mieć, jakby się tym bawić, nie? To znaczy, że to musi mnie sprawiać mi jakąś frajdę, nie? To znaczy nie można doprowadzić do tego, żeby nas zjadało czyjeś oczekiwanie i tak dalej. To i tak zawsze. Ja akurat nie mam za bardzo tremy. To mnie jakoś nie deprymuje, ale wiem, że ludzie mają. A ponieważ zdarzyło się w paru momentach mieć, więc wiem jak to jest paraliżujące, więc po prostu no... Być zadziorny, być sobą. Na koniec zapytam, jak podoba się Panu w naszej gminie? A, fantastycznie, no właśnie tutaj siedzę. Tu jest przyjemne to, że przy tak płaskim terenie no ten krajobraz jest taki właśnie wymieszany. Jest i las, i tu jakaś rzęsa wodna, która przykryła całe bajorko. No jest, a tu tutaj jest taka malowniczość gospodarstwa, kurki, które chodzą, można przez chwilę zawiesić na nią kokotek, który się skrada w liściach chrzanu. No, to tak. To już wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci też.